W naszych pogadankach, rozmowach na przeróżne tematy chciałbym zaproponować nowy cykl, który bardzo tak roboczo zatytułowałem Biografia jako tekst kultury, który pozwoli mi, jak liczę na to, mam nadzieję, spojrzeć na naszą przeszłość, ale też i teraźniejszość przez pryzmat konkretnych biografii. Chodzi o to, że cała nasza historia, cała nasza kultura, literatura, filozofia to są zapisy konkretnych biografii, konkretnych ludzi, którzy coś napisali, coś zrobili, brali udział w takich czy innych wydarzeniach. I często te konkretne biografie są wpisywane w jakąś narrację, czy to jakiejś organizacji, czy instytucji, stowarzyszenia, na przykład Kościoła katolickiego, albo partii komunistycznej, albo różnych lokalnych jakichś tradycji. I to wszystko jest bardzo ciekawe, ale być może poprzez fakt, że te biografie są często rozpatrywane właśnie w jakimś takim kontekście pewnego projektu kulturowego i nie są zderzane z innymi konkurencyjnymi projektami. Zwykle są widziane oddzielnie. Na przykład, jeżeli mamy na myśli Kościół katolicki, no to mamy tutaj wielką tradycję pisania historii poprzez pryzmat wielkich postaci, świętych, błogosławionych, ważnych postaci papieży, czy biskupów, czy założycieli zakonów. Jeżeli mamy do czynienia z kiedyś wpływowymi partiami, jak na przykład partia komunistyczna, no to również brało się takich czy innych ważnych działaczy dla tej organizacji, no i powstawały, zwłaszcza w okresie PRL-u, takie biografie bardzo przypominające żywoty świętych, gdzie właśnie wielki bohater danego tej partii był od dziecka niemalże predysponowany do tego, żeby być liderem tej organizacji. I być może dla takiego odświeżenia trochę myślenia i zderzenia tych różnych biografii ze sobą, pomyślałem sobie, że takie zderzenia nieoczywiste mogą prowokować myślenie takie nowe, twórcze i czasem pozwalające na odkrycie elementów wcześniej nieznanych. I na początek proponuję zderzenie dwóch postaci XX wieku, bardzo ważnych dla Kościoła katolickiego i właśnie dla partii komunistycznej, czyli Stefana Wyszyńskiego i Władysława Gomułki. Bardzo wiele ich łączy, ale również bardzo wiele dzieli. Łączy ich choćby pochodzenie. Obaj urodzili się w środowiskach chłopskich, byli z dziećmi polskich chłopskich rodzin katolickich. Urodzili się na początku XX wieku, Wyszyński w 1901 roku, Gomułka w 1905. I zmarli prawie w tym samym czasie, Wyszyński w 81 roku, Gomułka w 82. No i między urodzinami a śmiercią rozegrało się ich życie w trzech właściwie, a może i czterech Polskach. Urodzili się i wzrastali w Polsce nieistniejącej. Gomułka w Galicji, czyli pod zaborem austriackim, Wyszyński pod zaborem rosyjskim, więc jako dzieci nie znali wolnej ojczyzny. W 18 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość po ponad 100 latach, obaj byli jeszcze młodzi w okresie kształcenia.
Wyszyński jako młody człowiek zdecydował się, żeby zostać kapłanem, co dla dziecka z rodzin chłopskich było dość częstym wyborem. Była to droga również do awansu społecznego. A Władysław Gomułka bardzo szybko zaangażował się w działalność społeczną, komunistyczną. W okresie międzywojennym bycie księdzem oznaczało robienie po prostu kariery kościelnej i tak się stało w wypadku Wyszyńskiego. Po seminarium w 24 roku, gdy został księdzem, bardzo szybko jego talenty zostały dostrzeżone, został wysłany, żeby zrobić doktorat, wydawał pismo we Włocławku, Ateneum Kapłańskie. No, był znaną postacią właśnie takiego człowieka, nie tylko od specjalisty od odprawiania mszy świętej i głoszenia kazań, ale również taki analityk społeczny, studiował socjologię, co było bardzo wtedy nowe. No, Gomułka dość szybko się zaangażował w działalność komunistyczną, wylądował w więzieniu sanacyjnym przez wiele lat, więc zupełnie inna droga, wydawałoby się. Druga wojna światowa dla obu oznaczała czas przeczekania. Wyszyński jako kapelan w Laskach między innymi pomagał jak mógł, ale to był okres takiego zamrożenia, że tak powiem, działalności zewnętrznej. W wypadku Gomułki to była działalność dywersyjna, walka z okupantem niemieckim. Po odzyskaniu niepodległości Wyszyński, mimo zmiany systemu, nadal robi karierę kościelną. Zostaje biskupem najpierw lubelskim w 1946 roku, potem prymasem w 1949. No i staje się taką głową kościoła katolickiego. No a Gomułka zaangażował się w nowy system jako komunista, w system komunistyczny, ale dość szybko jego, jak to się wtedy mówiło, skłonności nacjonalistyczne zostały ukarane i wylądował w więzieniu. Podobnie w więzieniu wylądował również Wyszyński. W 1956 roku obaj wychodzą na wolność i co ciekawe, Wyszyński jako ten właśnie męczennik prześladowany przez komunistów włącza się w budowanie Polski komunistycznej. Popiera Gomułkę, zachęca, żeby na niego głosować. Gomułka najpierw odzyskał przede wszystkim wpływy w partii, bardzo szybko zaczął zwalczać jednak Kościół jako organizację wrogą, konkurencyjną. I takim momentem kulminacyjnym dwóch synów chłopskich, którzy walczą o wpływy, to był okres tysiąclecia. Są to rzeczy dość dobrze opisane i znane i zapewne moi słuchacze też o tym wiedzą, ale warto jakby z tej strony zobaczyć, że oto dwóch chłopów, którzy zrobili oszałamiającą karierę ze swoich wsi. Jeden staje na czele kościoła, drugi staje na czele państwa i w tym zderzeniu jeden pokazuje, że 1000 lat to jest 1000 lat kościoła katolickiego, chrześcijaństwa, a drugi pokazuje, że tak naprawdę Polska stała się Polską dzięki temu, że jest Polską komunistyczną, która dzięki zwróceniu się do klas prześladowanych przez wieki może stać się nowym krajem, nową ojczyzną. No i każdy może sobie dośpiewać, jaka była historia, ale faktem jest, że dzisiaj u progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku Wyszyński będzie beatyfikowany jako święty, błogosławiony Kościoła katolickiego, natomiast Gomułka właściwie odszedł w niepamięć. Nikt o nim dzisiaj nie pamięta już, a tymczasem te dwie biografie, jeśli czytane jednocześnie, pokazują, jak bardzo nasza historia jest skomplikowana, jak bardzo dzisiejsze spolaryzowanie i zróżnicowanie ideologiczne między
Polakami, ma swoje korzenie również w tym, co z tej historii czerpiemy, co uważamy za istotne. Mam nadzieję, że takie zderzenie będzie owocowało twórczym podejściem do historii.